ostatnim czasie dostajemy coraz więcej zapytań od widzów, czy w związku z przekopem Mierzei Wiślanej do portu w Elblągu wpłyną w końcu wielkie statki. Z tym pytaniem zwróciliśmy się do portu morskiego w Elblągu. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a tempo prac na to wskazuje, to w 2022 roku zakończona zostanie budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną i pojawią się w tym miejscu pierwsze statki. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w związku z realizacją przekopu Mierzei Wiślanej ma być pogłębiony tor wodny na Zalewie Wiślanym, a także pogłębiony tor wodny na rzece Elbląg. Pytanie tylko, czy będzie to zrobione we właściwym czasie, bowiem jeszcze we wrześniu 2019 roku toczył się niejako spór o to, kto jest odpowiedzialny za sfinansowanie prac w porcie Elbląg. Przypomnijmy, że o całej sprawie zrobiło się głośno w drugiej połowie roku 2019. Wówczas senator z Elbląga Jerzy Wcisła zwracał uwagę na problem funduszy przeznaczonych na pogłębienie toru wodnego prowadzącego do portu w Elblągu, który powinien być dostosowany do parametrów kanału przez Mierzeję. Informował również o tym, że zdaniem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zadanie dotyczące pogłębienia toru leży w gestii zarządu, to jest zarządu portu w Elblągu. Wywołało to niemałe poruszenie wśród zainteresowanych i chaos informacyjny, czego efektem był wydany 1 września komunikat, w którym ministerstwo przekazało, że zabezpieczone zostały środki na inwestycje, w ramach której m.in. zostanie zrealizowane pogłębienie toru wodnego na rzece Elbląg. W ustawie o portach i przystaniach morskich z dnia 20 grudnia 1996 roku możemy przeczytać, że budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich są finansowane ze środków budżetu państwa w wysokości określonej w ustawie budżetowej oraz mogą być finansowane lub dofinansowane z innych źródeł, w szczególności z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku finansowania lub dofinansowania budowy, modernizacji i utrzymania infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich z innych źródeł niż budżet państwa, zasady finansowania, w szczególności wysokość kosztów inwestycji oraz kosztów utrzymania, określa porozumienie zawierane z właściwym dyrektorem Urzędu Morskiego. Ilekroć w ustawie jest mowa o infrastrukturze portowej zapewniającej dostęp do portów lub przystani morskich, rozumie się przez to prowadzące do portu lub przystani morskiej oraz położone w granicach portu lub przystani morskiej tory wodne wraz ze związanymi z ich funkcjonowaniem obiektami, urządzeniami i instalacjami, informuje Arkadiusz Zgliński, dyrektor spółki Zarząd Portu Morskiego Elbląg. Z powyższego jasno wynika, iż za pogłębienie torów wodnych odpowiedzialny jest Skarb Państwa. My, jako spółka prawa handlowego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie możemy wykonywać inwestycji na terenie niebędących własnością spółki, gdyż tym samym możemy działać na jej niekorzyść. Arkadiusz Zgliński wskazuje również, że 1 października 2020 roku dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wydał zarządzenie nr 14, w
którym zmienia zarządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów innych niż porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i przystani morskich. Określono w nim również na mapie długości torów. Długości te nie obejmują torów na całej ich długości w porcie morskim i jego granicach, co według nas jest sprzeczne z zapisami ustawy, która jest, z całym szacunkiem, ważniejszym aktem prawnym niż zarządzenie dyrektora, zaznacza dyrektor spółki. Cieszy nas jednak, że część tych torów zostanie pogłębiona, szkoda tylko, że pogłębienie toru nie obejmuje rzeki chociażby do kapitanatu portu i służb dyżurnych, które dysponują basenem technicznym, gdzie cumowane są jednostki Urzędu Morskiego w Gdyni. Port morski Elbląg jako spółka zobowiązany jest do prowadzenia prac pogłębiarskich przy swoich nabrzeżach cumowniczych. Arkadiusz Zgliński zapewnia, że prace te zostaną wykonane i pokryte ze środków spółki. Oczywiście dalej stoimy na stanowisku i będziemy apelować do Ministerstwa i Urzędu Morskiego o pogłębienie toru na długości zapewniającej dostęp do wszystkich eksploatowanych i funkcjonujących nabrzeży w granicach portu, podsumowuje. Inwestycja na Mierzei Wiślanej ma być skończona w 2022 roku. Czy do tego czasu uda się zarządowi portu morskiego w Elblągu przekonać innych do swej racji? I czy w końcu zgodnie z wielkimi zapowiedziami będziemy mogli podziwiać wielkie statki w porcie nad rzeką Elbląg? Thank you.